Nad Ziemią rozpościerało się niebo nie barwy niebieskiej, jak zwykle o tej godzinie, lecz bladożółte, przechodząc w barwę niemal brunatną ku widnokręgowi. Tabor widniał daleko, jak cień w atmosferze pełnej drobniutkiego pyłu. Z drugiej zaś strony równiny nie było widać nic, prócz niewyraźnych zarysów szczytów, pagórków na tle nieba. Pomimo zaś wczesnej jeszcze godziny powietrze paliło i ciężyło. Od czasu do czasu przecinał je wolny, duszący powiew, który przebywszy nieskończone mile pustyń piaszczystych, daleko poza Egiptem, zbierał po drodze upał olbrzymiego, bezwodnego kontynentu i rzucał przez tak drobną przestrzeń morza, że nie wystarczała na złagodzenie złośliwości jego na ten biedny skrawek Ziemi. Także Karmel, gdy kapłan zwrócił się ku niemu widniał otoczony u podnóża mgłą na poły suchą i na poły wilgotną, wyłaniając ponad nią szczyt swój długi, podobny do łba byka spoglądającego wyzywająco ku niebiosom zachodnim. Nawet stół przyrządu telegraficznego był suchy już i gorący w dotknięciu. Bez wątpienia, zanim południe nadejdzie, nie sposób będzie dotknąć się części jego stalowych. Kapłan nacisnął lewarek i czekał, nacisnął ponownie i znów czekał. Nagle odezwał się dźwięk dzwonka w odpowiedzi. Wówczas Posłał przez osiemdziesiąt mil powietrza depesze, że obecność natychmiastowa kardynała przy aparacie jest nieodzowna. Minęło kilka minut i znów dzwonek zadźwięczał, a na białej ćwiartce papieru wyłaniającej się z przyrządu pojawiły się stopniowo słowa. Jestem tutaj. Czy to Jego świętobliwość? W tejże chwili kapłan uczuł rękę na ramieniu i ujrzał papieża w kapturze na głowie i szacie białej. Powiedz mu, że to ja i spytaj, czy nie ma więcej nowin. Papież podszedł do krzesła, usiadł, a po upływie minuty kapłan odczytał z rosnącym wzruszeniem, Odpowiedź następującą. Zapytania nadchodzą ze stron wszystkich. Wielu spodziewa się, że Wasza świętobliwość odpowie wyzwaniem. Sekretarze moi zajęci są od godziny czwartej. Panuje niepokój nie do opisania. Niektórzy powiadają, że nie ma chyba papieża. Należy przedsięwziąć coś natychmiast. Czy to wszystko? Spytał papież. I znów po chwili przerwy kapłan przeczytał odpowiedź. Tak i nie. Wiadomość jest prawdziwa. Uchwała wprowadzona będzie zaraz w wykonanie. Jeżeli nie będą natychmiast przedsięwzięte kroki odpowiednie, to apostazja, Rozszerzy się gwałtownie i ostatecznie. Bardzo dobrze, szepnął papież głosem urzędowym. A teraz proszę słuchać uważnie eminencjo. Zamilkł na chwilę, dotykając końcami palców złożonych dłoni pod bródka, jak tylko co podczas mszy świętej, poczem dyktował. Zamierzamy powierzyć się bez zastrzeżeń rękom Boga. Przezorność ludzka nie powinna dłużej powstrzymywać nas od tego. Rozkazujemy Wam tedy, abyście, stosując ostrożności możliwe, zakomunikowali te życzenia nasze pod największą tajemnicą następującym osobom i nikomu więcej. Dla dokonania zaś tego użyjcie posłańców wziętych z zakonu Chrystusa Ukrzyżowanego po dwóch do każdego poselstwa, które nie powinno być powierzone pismu pod jakąkolwiek postacią. A więc dwunastu członkom Kolegium Świętego, dwudziestu dwom arcybiskupom i patriarchom na całym świecie, czterem generałom zakonów Towarzystwa Jezusowego, braci biednych, zakonników regularnych i kontemplacyjnych, razem osób trzydzieści ośm. Poza tym kapelan waszej eminencji, mający sprawować urząd notariusza, kapelan nasz mający mu pomagać i wreszcie my sami, ogółem osób czterdzieści jeden ma zebrać się tu, w domu naszym w Nazarecie, nie później niż w Wigilię Zielonych Świątek. Niechętni czujemy się do przedsiębrania Kroków koniecznych w sprawie nowego dekretu, nie wysłuchawszy najpierw rady doradców naszych i bez dania im sposobności swobodnego porozumienia się z sobą. Słowa powyższe powinny być przekazane tak, jak je tutaj podajemy wszystkim osobom wyżej wymienionym. Prócz tego, eminencja, Powiadomi je, że narady nasze nie będą trwały ponad dni cztery. Co się tyczy zaprowiantowania konsylium oraz załatwienia wszelkich spraw stojących z nim w związku, to Wasza eminencja wyśle dzisiaj kapelana, o którym wspomnieliśmy, aby razem z naszym kapelanem zabrał się zaraz do przygotowań. Eminencja przybędzie tu także zanim, nie później niż w ciągu dni czterech, mianując ojca Marabuta zastępcą swoim. Wreszcie wszystkim tym, którzy żądali wyraźnych wskazówek wobec nowego dekretu, proszę zakomunikować tylko to jedno. Nic więcej nie traćcie nadziei, którą czeka wielka nagroda, gdyż jeszcze chwila, a ten, który ma nadejść, nadejdzie bez zwłoki. Sylwester biskup sługa sług Bożych. Rozdział trzeci oliver Brand wyszedł z sali obrad w westminsterze w piątek wieczorem jak tylko skończyła się praca i pełnomocnicy wstali od stołu bardziej zajęty wrażeniem jakie wywrze nowina na jego żonie niż tem co powie o niej świat cały zanim jego początek zmiany datował się od dnia którym prezydent świata zapowiedział rozwój polityki swojej, i jakkolwiek Oliver sam uległ temu rozwojowi i broniąc go publicznie, przekonał się stopniowo o jego potrzebie, Mabel po raz pierwszy w życiu okazała względem potrzeby tego rozwoju opór zacięty. Toteż posądzał ją, że popadła w pewien rodzaj, obłędu. Deklaracja Felsenberga pojawiła się w tydzień czy dwa po uznaniu go za władcę świata w Westminsterze. Mabel jednak przyjęła wiadomość o niej w pierwszej chwili z niedowiarstwem zupełnym, gdy wreszcie nie ulegało już żadnej wątpliwości, że deklaracja zapowiada możliwość konieczności Wytrzebienia wierzących w nadnaturalność pomiędzy mężem a żoną przyszło do sceny burzliwej. Mabel oświadczyła wręcz, że jest oszukaną, że zadrwiono potwornie z nadziei świata, że królestwo pokoju powszechnego stało się tak dalekiem jak nigdy przedtem, że Felsenberg sprzeniewierzył się ufności w nim pokładanej, i złamał słowo dane. Scena stała się wprost przerażającą. Nie dziw więc, że Oliver nie lubił nawet wspominać o niej. Stopniowo Mabel uspokoiła się cokolwiek, niemniej jednak najwymogniejsze jego argumenty, wyłożone jej z cierpliwością nieskończoną, odniosły skutek bardzo mały. Zacięła się w milczeniu, prawie nie odpowiadając na jego pytania. Jedno tylko zdawało się wzruszać ją nieco, a to, gdy Oliver przemawiał o osobistości Felsenberga, wobec czego zaczynał pojmować, że bądź co bądź była tylko kobietą, podlegającą wpływowi mocnej indywidualności, ale nie podlegającą wpływowi logiki. Odkrycie to rozczarowało go wielce, pomimo to jednak wierzył jeszcze, że czas uleczy jego ukochaną. Rząd angielski przedsięwziął środki szybkie i sprytnie obmyślane dla przywrócenia pewności siebie tym, którzy, jak Mabel wzdrygali się przed nieuniknionym wynikiem logicznym nowej polityki. Armia mówców rozproszyła się po kraju, tłumacząc deklaracje i broniąc jej przed zarzutami. Prasą kierowano ze zręcznością nadzwyczajną i można śmiało powiedzieć, że nie było osoby wśród milionów mieszkańców Anglii, do której nie dotarłaby rządowa obrona, Deklaracji. Krótko mówiąc, bez zwrotów retorycznych argumenty obrony przedstawiały się jak następuje i nie ulega wątpliwości, że w ogóle potrafiły uspokoić pełen zdumienia bunt umysłów bardziej sentymentalnych. Pokój opiewała obrona. Stał się po raz pierwszy w dziejach świata faktem powszechnym. Nie było już państwa choćby najmniejszego posiadającego interesy sprzeczne z interesami jednej z trzech wielkich dzielnic świata, które stanowiło cząstkę, a pierwszy ten stopień osiągnięto przed pięćdziesięciu blisko laty. Drugi stopień zjednoczenia tych trzech dzielnic pod jedną ręką, czyn niekoniecznie donieślejszy niż poprzedni, gdyż ścierały się tu interesy nierównie ważniejsze. Osiągnięto przez jedną jedyną osobę, która wyłoniła się z ludzkości właśnie w tej chwili kiedy osoby takiej świat potrzebował. Oczywiście zatem nie jest wygórowanem żądanie, aby korzystający z dobrodziejstw przystawali na życzenia i zdania tego, za którego pośrednictwem dobrodziejstwa osiągnęli. Było to więc odwołanie się do wiary. Drugi argument zwracał się do rozsądku. Prześladowanie, na co zgodzi się każda osoba oświecona, to metoda większości dzikiej, pragnącej zmusić do uznania pewnych opinii mniejszość, niechcącą uznać ich dobrowolnie. Otóż szczególna złośliwość prześladowań pochodziła dawnymi czasy nie zużycia siły, lecz jej nadużycia dyktowanie opinii religijnych przez jakiekolwiek państwo mniejszości członków jego stanowiło tyrannie nieznośną, ani jedno bowiem państwo nie posiadało prawa tworzenia zasad powszechnych tak, aby w państwie sąsiednim nie mogły istnieć zasady Zupełnie odwrotne. To jednak było w rzeczywistości niczym innym jak tylko indywidualizmem narodów, herezją nawet bardziej szkodliwą dla społeczeństwa świata niż indywidualizm jednostek. Z nastaniem wszelako wspólnoty interesów całego świata sytuacja zmieniła się zupełnie. Jedność osobista rasy ludzkiej nastąpiła po bezładzie jednostek rozbitych, a z dokonaniem tego, co porównać można by z osiągnięciem dojrzałości, wszedł w życie zupełnie nowy zbiór praw. Społeczeństwo ludzkie stało się teraz Istotą jedną, z najwyższą odpowiedzialnością względem siebie, przestały zupełnie istnieć prawa prywatne, istniejące oczywiście przedtem. Człowiek osiągnął teraz panowanie nad każdą komórką tworzącą ciało jego mistyczne, gdzie zaś komórka taka rościła sobie prawa ku szkodzie ciała, tam prawa całości stawały się zachwiane nie było zaś oprócz religii katolickiej żadnej innej która by rościła sobie takie same prawa jurysdykcji powszechnej sekty wschodu pomimo że każda zachowała cechy charakterystyczne znalazły w nowym człowieku wcielenie ideałów swoich, to też wyraziły poddanie się władzy całego ciała, którego on był głową. Tymczasem już treść religii katolickiej stanowiła zdradę względem samej idei człowieka. Chrześcijanie hołdowali jakiejś wymarzonej istocie nadnaturalnej, znajdującej się jak twierdzili, nie tylko poza światem, ale świat przewyższającej. A zatem chrześcijanie, nie zwracając nawet uwagi na niedorzeczną ich bajkę o wcieleniu, którą można by bardzo dobrze znosić, musi bowiem sama przez się wygasnąć, jako oparta na niedorzeczności odłączali się rozmyślnie od tego ciała, którego byli członkami, skutkiem należenia do rodu ludzkiego. Byli podobni do odrętwiałych członków organizmu, poddających się działaniu siły zewnętrznej, nie mającej nic wspólnego z siłą stanowiącą jedyne ich źródło życia, przez to samo więc narażali na niebezpieczeństwo całe ciało. Szaleństwo takie to czyn jedyny, zasługujący jeszcze na miano zbrodni. Morderstwo, złodziejstwo, gwałt, a nawet anarchia stawały się błędami bagatelnymi w porównaniu do tego grzechu potwornego Choć bowiem raziły istotnie ciało, to jednak nie sięgały do jego serca. Cierpiały skutkiem nich istoty pojedyncze, przestępcy, więc ci pośredniejszego znaczenia, zasługiwali na ujęcie ich w karby, lecz bądź co bądź, czyny ich nie uderzały w samo życie. Chrześcijaństwo natomiast stanowiło truciznę istotnie zabijającą. Każda komórka przez nie dotknięta podlegała zarazie właśnie w tych miejscach, które łączyły ją ze sprężynami życia. A właśnie to jedynie stanowiło zbrodnię najwyższą, bo zbrodnie zdrady względem człowieka i nic innego, jak tylko zupełne wytrzebienie jej z powierzchni świata mogło być środkiem skutecznym. Tak przedstawiały się główne argumenty, z jakimi zwracano się do tej części ludzkości, która zdragała się jeszcze uznać powyższą deklarację Felsenberga i trzeba przyznać, że osiągały skutek nadzwyczajny. Oczywiście wywody te logiczne, już same przez się niepodlegające zaprzeczeniu przybrane były jeszcze w złocenia retoryczne, zwroty namiętne i tak doskonale spełniły swą misję, że gdy wiosna nadeszła, Felsenberg oświadczył prywatnie, iż zamierza przedstawić projekt prawa mający doprowadzić. Do wyniku logicznego politykę, o której wspominał. Obecnie zaś i ta jego zapowiedź stała się faktem dokonanym. Szedłszy do swego domu, Oliver skierował się wprost na górę ku pokojowi Mabel. Nie chciał bowiem pozwolić, aby usłyszała nowinę z ust innych jak jego. Nie zastał jej wszelako i dowiedział się, że wyszła była przed godziną. Strapiło go to bardzo. Dekret podpisany był już od pół godziny i w odpowiedzi na zapytanie lorda Pembertona rząd oświadczył, że nie ma już powodu do tajemnicy. Uchwała więc mogła być zakomunikowana lada chwila prasie. Oliver pośpieszył zatem, aby żona dowiedziała się o nowinie z ust jego, a oto wyszła i bez wątpienia afisze rozwieszone po mieście zawiadomią ją o tem co zaszło. Trapiło go to niewymownie, ale z godziny jeszcze wahał się co uczynić. Wreszcie podszedł do tuby łączącej pokoje z kuchnią i spytał służącej czy nie wie, dokąd Mabel poszła. Służąca jednak nie miała o tem pojęcia, wyrażając jednocześnie przypuszczenie, że może pani udała się do świątyni pobliskiej, czasami bowiem chodziła tam o tej porze. Oliver więc posłał tam służącą, sam zaś siadł w oknie pokoju żony, spoglądając, roztargniony, na ogromne morze dachów, kąpiących się w promieniach zachodzącego słońca. Widok ten wydał mu się niezwykle pięknym tego wieczora. Niebo nie posiadało tej barwy czysto złotej, jak w ciągu całego ubiegłego tygodnia, lecz odcień różowawy, rozciągający się na całym widnokręgu, jak oko mogło sięgnąć od wschodu do zachodu. Zastanowiło go to. Przypomniał więc sobie, że czytał niedawno w jakiejś starej książce o wpływie usunięcia dymu kominowego na zmianę barwy niebios. A może jest to też skutek kilku silnych wybuchów wulkanicznych, które zdarzyły się ostatnimi czasy w Ameryce? Po tych refleksjach myśl jego powróciła do Mejbel. Upłynęło jeszcze z dziesięć minut, zanim usłyszał kroki jej na schodach. Wstał więc na powitanie. Na twarzy wchodzącej osiadł wyraz tak dziwny, że Oliver poznał natychmiast, iż Mejbel wie o wszystkiem. Serce przytem ścisnęło mu się boleśnie, gdy dostrzegł bladość jej i nieruchomość. Twarz ta nie wyrażała gniewu lub oburzenia. Nic zgoła prócz rozpaczy beznadziejnej i determinacji ogromnej. Usta jej tworzyły niemal linię prostą. Spod białego zaś kapelusza letniego wyglądały oczy, których źrenice zdawały się ściągnąć do wielkości łebka szpilki. Mabel stanęła w progu, zamykając machinalnie drzwi za sobą i nie podchodziła ku mężowi. Czy to prawda? Spytała. Oliver westchnął głęboko i siadł z powrotem na krześle. Co, ukochana? Spytał Oliver. Czy to prawda? Powtórzyła że wszyscy mają być pytani, czy wierzą w Boga, kto by zaś przyznał się, że wierzy, ten ma być zabity? Oliver zwilżył językiem ze wargi. Zbyt ostro odrzekł sprawę osądzasz. Chodzi bowiem o to, czy świat ma właściwie prawo. Maybell uczyniła ruch szybki głową. A więc to prawda i tyś to podpisał moja droga proszę cię nie rób mi scen jestem zmęczony i nie odpowiem ci na pytanie dopóki nie wysłuchasz tego co mam ci do powiedzenia a więc mów w takim razie siadaj poruszyła głową odmownie niechaj tak będzie sprawa przedstawia się jak następuje świat stanowi obecnie jedną zwartą całość, nie zaś cząstki rozproszone. Indywidualizm zamarł, przestał istnieć z chwilą, gdy Felsenberga mianowano prezydentem świata. Pojmujesz zapewne, że obecnie zapanowały stosunki bezwzględnie nowe, takie, jakich nigdy jeszcze nie bywało. Odczuwasz to bez wątpienia nie gorzej ode mnie. Znowu głowa Mabel poruszyła się niecierpliwie. Proszę cię, mówił Oliver dalej głosem zmęczonym, wysłuchaj mnie do końca. Otóż skutkiem tej zmiany stosunków wyłoniła się nowa moralność, zupełnie jak u dziecka, gdy dojdzie do rozumu. Obowiązkiem więc naszym jest dbać o to, aby taki stan rzeczy trwał dalej, abyśmy nie cofali się, nie trapili, aby wszystkie członki były zdrowe. Jeżeli ręka twa zgrzeszy, utnij ją, mówił Jezus Chrystus. I my to samo mówimy. Ktokolwiek zaś dzisiaj powie, że wierzy w Boga. Bardzo wątpię, aby dzisiaj istniał człowiek wierzący istotnie i pojmujący, co to znaczy. Ktokolwiek więc dzisiaj choćby tylko powiedział, że wierzy w Boga, ten popełnia zbrodnię najgorszą ze wszystkich, bo zbrodnie zdrady świata. Nie myśl wszelako, abyśmy uciekali się do gwałtów. Wszystko będzie przeprowadzone, Spokojnie i miłosiernie, wszak zawsze razem z nami wszystkimi pochwalałaś instytucję eutanazji. Otóż ją to zastosujemy i. Mabel raz jeszcze ruszyła niecierpliwie głową, lecz reszta jej postaci zachowywała nieruchomość posągu. I cóż z tego? Spytała. Oliver powstał z krzesła. Twardość jej głosu była nie do zniesienia. Mabel, szepnął, ukochana Mabel. Przez chwilę usta jej drżały, poczem spojrzała na męża wzrokiem lodowatym. Nie potrzeba mi słów takich, są one zbyteczne. Czy podpisałeś? Oliver czuł, podniósłszy oczy na żonę. Jak marnie i rozpaczliwie wobec niej wygląda. O ileż by wolał, abym burzyła się i płakała. Mabel, zawołał prosząco a więc podpisałeś? Tak, podpisałem wymówił nareszcie. Mabel odwróciła się i ruszyła ku drzwiom. Skoczył za nią. Mabel, dokąd idziesz? Wówczas po raz pierwszy w życiu skłamała przed mężem otwarcie i zupełnie. Idę, rzekła, odpocząć cokolwiek. Zobaczę cię przy kolacji. Wahał się jeszcze, lecz spojrzała na niego wzrokiem, co prawda bladym, wciąż tak jednak poczciwym, że w końcu uwierzył. Dobrze, ukochana, i staraj się, Mabel, zrozumieć, co ci powiedziałem?